Przestało nas dziwić, że po iPhone 14 Apple pokazuje iPhone'a 15. Naturalne jest, że będąc użytkownikiem Boscha generacji 3, 4, zastanawiasz się, jaki będzie Bosch generacji 5. Ładnie się ubrałem, bo dzisiaj ważny dzień. Na kanale Dr. E-Bike oglądasz właśnie premierę zupełnie nowego silnika Bosch CX. Ja nazywam się Darek Grudniewski i w tym krótkim wideo odpowiem Ci na 10 pytań, które prawdopodobnie chciałbyś zadać na temat nowego silnika. Czy nowy silnik jest lżejszy? Tak, nowy silnik jest lżejszy o 100 gramów od poprzedniej generacji. Magnezowa obudowa jest bardzo lekka i wytrzymała. Pomalowana jest proszkowo na czarno, co zabezpiecza ją przed odpryskami oraz korozją. Generacja czwarta ma masę 2920 gramów. Generacja piąta to masa 2820 gramów. A generacja czwarta w wersji Race jest ciągle najlżejszym silnikiem CX, bo waży 2800 gramów. Czy nowy CX grzechocze podczas hardkorowych zjazdów? Nie, nowy silnik ma przekonstruowaną przekładnię i jest totalnie cichy podczas zjazdów po trudnym terenie. Bosch Ciebie wysłuchał i odrobił lekcję. Układ napędowy roweru, czyli zębatka, kaseta, łańcuch, jest całkowicie odłączony od układu napędowego, czyli silnika elektrycznego, przekładni i wolnobiegu. W poprzednim silniku, kręcąc zębatką do tyłu, wprawialiśmy w ruch przekładnię. W nowym silniku zębatka kręci się swobodnie do przodu i do tyłu. Jest cisza. Wow. Czy nowy Bosch zapewni większe zasięgi? Tak, Bosch jest wśród liderów, jeśli chodzi o ekonomię swoich silników. Poza zmienioną mechaniką, oprogramowanie w tym silniku dla poszczególnych trybów zostało napisane niemalże od nowa. Miałem okazję testować ten silnik w rowerze KTM jakiś miesiąc temu na KTM Ekspedycji i wtedy używałem ten silnik z nową baterią 800. Jeździłem cały dzień na trybie najmocniejszym, czyli EMTB oraz Turbo i na koniec dnia pozostało mi jakieś 30% baterii. Czy nowy silnik jest mocniejszy? Nie, Bosch wyznaje zasadę Power is nothing without control. Czyli 85 Nm i 600 W mocy maksymalnej w piku to według Boscha wartości wystarczające do sportowej jazdy. Ulepszono natomiast sposób oddawania mocy. Dzięki dodatkowym czujnikom silnik rozpoznaje, w jakim położeniu jest nasz silnik i rower. System rozpoznaje, czy ruszamy po płaskim, czy ruszamy stromo pod górę i bazując na tych danych idealnie dobiera wspomaganie podczas ruszania. W silniku mamy też czujnik położenia, który potrzebny jest do pracy sportowego ABS-u, a także czujniki inercyjne i czujniki wibracji. Czy nowy silnik pracuje ciszej? Tak, zredukowano hałas wytwarzany przez sam silnik, a także zmieniono system mocowania silnika do ramy. Mamy tutaj tuleje metalowo-gumowe, które są wprasowane do silnika. Te tuleje redukują wibracje, które są przenoszone na ramę. Ten nowy system mocowania znacie dobrze z mojego poprzedniego filmu o silniku SX. Czy nowy silnik ma taki sam kształt jak poprzednik? Kształt silnika został zupełnie przeprojektowany, ponieważ mamy w nim nowe wnętrzności. Czy kształt nowego silnika CX jest taki sam jak silnika SX? No nie, one się różnią. Silnik SX wystaje bardziej tutaj górą. Natomiast silnik CX wystaje bardziej dołem. Czy silnik posiada nowe funkcje? Tak, mamy nową funkcję pchania. Silnik dopasowuje prędkość pchania do prędkości podchodzenia. Dzięki nowym czujnikom silnik może współpracować z najnowszym ABS-em wersji Pro. Mamy też asystenta ruszania, dzięki czemu możemy zachować pełną przyczepność podczas ruszania pod górę. Czy jest już dostępna wersja Race dla generacji 5? Jak to miało miejsce wcześniej, najpierw debiutuje zwykły Bosch generacji 5. Bosch jest bardzo zaangażowany w sport, więc zgaduję, że debiut silnika wersji Race to tylko kwestia czasu. Czy możemy włożyć nowy silnik w miejsce poprzednika? Nie i tak. Silniki mają inny kształt i nie możemy po prostu wyjąć generacji czwartej i zamontować generacji piątej. To znaczy możemy, ale tylko w poprzek. Natomiast jeżdżenie może być wtedy utrudnione.
Czy będąc użytkownikiem roweru na silniku poprzedniej generacji, powinieneś być smutny po obejrzeniu tego materiału? Nie, poprzednie generacje są bardzo dobre, działają i dają olbrzymią frajdę z jazdy. Nowy silnik jest po prostu ewolucją i prawdopodobnie najlepszym silnikiem do e-bike'a obecnie na rynku. A na pewno najlepszym Boschem. Czy do nowego silnika Bosch zaprezentuje nowe baterie? Tak, ja ci właśnie prezentuję. To jest nowa bateria PowerTube 600. Waży 3 kg. Jest też bateria 800 Wh, która waży 4 kg. Jest nowy wyświetlacz Purion 400, a także ABS w wersji Pro, w którym występuje tryb Race. Jest to ABS dedykowany dla sportowców, ale o tym w kolejnych odcinkach. Czy będziemy musieli czekać długo na rowery na nowym Boschu? Nie. Wiem, że wielu producentów ma już gotowe rowery, które czekają w magazynach na wysyłkę. Z premierą obiecali czekać na 30 września. W najbliższych dniach będziecie świadkami wielu premier rowerów na nowym silniku Bosch CX generacji 5. Zastanawiasz się pewnie, skąd ja to wszystko wiem? Skąd ja to wszystko mam? Ja po prostu mam swoje wtyki. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Jeżeli materiał Ci się podobał, to podziel się z nim ze swoją koleżanką i ze swoim kolegą. Masz jakieś pytania, to pisz śmiało w komentarzach. Podobno sporo wiem i postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, nawet to trudne. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło, z prądem, hej!